jeden mieszkać. Przyjemnie, kurwa. Przyjemnie, kurwa, pośmiejemy się, kurwa. Stojąc tutaj w Charkowie na memorial, polskim memorial, po naprzeciwko tam ukraińska strona, ale to wszystko zbudowali Polacy. Z wielkim podziękowaniem Polakom naszym, którzy zbudowali ten memorial, którzy zginęli w 10 roku. Chciałbym zapytać u tych żołnierzyków, którzy były zamordowane w 40-tych latach, za co oni zostali zamordowani. A raczej oni chcą zapytać, po co oni tutaj leżą. No, wiadoma rzecz, za nic. Za to, że ich rozstrzelali barbarzyńcy, ateiści, niechrześcijanie, komuniści ze swoją chorą ideologią. Bo Stalin rozkazał, jak zemstę, jak ukaranie za cud nad Wisłą. Ale dzisiejsze pytania u mnie w tym temacie nie dlatego, nie z historycznych przyczyn wyjaśnienia, że do ruskich nie strzelać, a iść do nich do internowania. A tam co będzie, to będzie. Nikt nie mógł zgadnąć i wtedy rozważać, że oni pójdą do Katynia do śmierci. Lepiej by oni walczyłyby do ostatniego. To wiele, wiele ludzi, oficerów, żołnierzy, którzy umieli walczyć. Wiadomo, że wtedy władza taka była i oni teraz by chcieli to samo zapytać. A jaka dzisiaj władza, że dzieciaki, Polacy, Polki, młodzi, młodociany, małolatki, idą gdzieś tam po Warszawie. Z krwawą historią Warszawa. Idą i na nich rzucają się, wyliwają na nich pomoje, żyganinu jakąś, żarcie swoje paskudne, z zupą jakąś, transwestyci. Polacy, za co Polacy ginęli? Za jaki cud nad Wisłą? За який хонор, за яком достойнощ народа польського, за яком польскощ, за це вони гинели, вони питають у всіх поляків, ви тхуже, за це вони згинели, за таком польське. Хорор, слов не знайде, щоб дівчина сама своїм сміхом, бо вона слабютка. Це вона може противставити против тих паскудних дегенератів, бо то оно. То не он, не она, а оно. Антихристи. Хожі люди. Це вона може противставити опруч сміха свого. Вона як правідлова полька з учуттям нормальної тож самощі. Пінкна дівчина. Усміхнулася, якесь паскудство тут лазі. To, co nie powinno tam łazić w tej Polsce, ono łazi. Krzywdzi serce Polaków. Tych Polaków, którzy powinni walczyć, umieć z dzieciństwa, a nie być pedalami, nie być idiotami, nie być schizofrenikami i różnymi subkulturami degeneratywnymi. Być chrześcijanami normalnymi. A za to otrzymała zupę na niej wylaną. I jeszcze przepraszała, bo przestraszyło się dziecko. Właśnie, że dziecko przestraszyło się tego pedala transwestyta. Żołnierze by nie przestraszyli się, bo ich była zawiedziona. Ich okłamali. Im okłamali, bo mówili, że wszystko normalnie będzie. Tam pojadą gdzieś tam na front tam i tego siego. A potem wybiórczo czy nie wybiórczo. Jak lotereje zabili z zimną krwią. I oni dopiero i wiecznie będą u was, kto jeszcze tchórz lub nie tchórz, pytać, co z tą Polską. Codziennie będą za to dbali oni tam z nieba i im będzie wstyd. Wszystkim i nam, i mnie, i Ukraińcom za tą Polską będzie wstyd. I wam też powinno być dbać tak o Ukrainie. Coś mówić, żeby
ci tutejsi ludzie nie zawstydzali swój kraj, tak również jak wy swój nie powinni zawstydzać, bo to nasz kraj chrześcijański, to jedna przestrzeń. Chrześcijańskie to wszystko. Chrześcijańskie, suć, istota chrześcijańska. Nie zawstydzajcie ją, kurde.